26. Rozwiąż równanie. Mamy równanie 2x kwadrat minus 3x jest większe od 5. Widzimy, że tu jest x kwadrat, więc to będzie nierówność kwadratowa. I sobie przerzucę wszystko na jedną stronę. Minus 5 jest większe od 0. I teraz tak, żeby obliczyć naszą nierówność, muszę znać miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Ale najpierw sobie wypiszemy a, b, c. A, czyli to, co stoi przy x kwadrat, czyli 2. B, to, co przy x, czyli minus 3. C, to minus 5. I by wyliczyć miejsca zerowe, muszę poznać deltę. Delta to się równa. B kwadrat minus 4ac. B kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu minus 4 razy a razy c, czyli minus 5, to się równa 9. 4 razy 2 jest 8, 8 razy 5 jest 40, minus z minusem daje plus, czyli mam plus 40, czyli mam 49. Pierwiastek z delty to się równa pierwiastek z 49, czyli otrzymuję 7. I teraz tak, x1 to się równa minus b plus pierwiastek z delty przez 2a minus b, czyli mam tak, minus minus 3 plus 7 przez 2 razy 2. Minus minusem daje plus, więc mam 3 plus 7 przez 4, czyli otrzymuję 10 przez 4, skracam przez 2, otrzymuję 5 drugich. X2 to się równa minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a to jest. Znowu mam minus minus 3 minus 7 przez 2 razy 2. 3 minus 7 przez 4 to mam minus 4 przez 4, czyli minus 1. I teraz tak. Sobie naszkicujmy taki wykresik pomocniczy. Parabola nasza jest uśmiechnięta, tak? Bo mamy a większe od 0, więc wygląda tak. Minus 1 jest tu, to mam 5 drugich. Liczby większe od 0 wartości znajdują się tutaj, tak? Wykresem. Czyli odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź następująca. X należy od minus nieskończoności do minus 1. Otwarte, bo w zadaniu mamy ostrą nierówność. Z 5 drugich do plus nieskończoności. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.